Proszę Państwa, bardzo dziękuję panu posłowi Stanisławowi Żółtkowi za uprzejme zaproszenie. Państwu dziękuję za takie miłe powitanie. No i przechodzę do rzeczy, żeby nie przedłużać tej części oficjalnej, bo potem wszyscy są spragnieni, nie mogą się doczekać części artystycznej. W związku z tym rozpocznę kilka słów na temat kryzysu migracyjnego. Mamy do czynienia z czwartą wędrówką ludów w historii Europy. Pierwsza wędrówka ludów odbyła się pod koniec okresu starożytnego, spowodowana naporem Hunów na ludy mieszkające w środkowej i południowej Europie. Druga wędrówka ludów miała miejsce w związku z wielkimi odkryciami geograficznymi, kiedy Europejczycy, mieszkańcy Europy zaczęli się przesiedlać na inne kontynenty i nie tylko się przesiedlali, ale je podbijali, ujarzmiali. W ten sposób powstawały imperia kolonialne. Trzecia wędrówka ludów w historii nie tylko Europy, ale Afryki, Ameryki i Europy dokonała się w konsekwencji wielkich odkryć geograficznych, kiedy to co najmniej 10 milionów Murzynów zostało przesiedlonych z Afryki do obydwu Ameryk, no i częściowo do Europy. Niektórzy mówią nawet o 30 milionach. No i czwartą wędrówką ludów mamy do czynienia teraz. Co tę wędrówkę ludów spowodowało? No bo te poprzednie to mniej więcej wiemy, ale co spowodowało tę obecną? Otóż warto zwrócić uwagę, że na skutek wojen o pokój, misji stabilizacyjnych i misji pokojowych w bardzo wiele krajów środkowego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej zostało wtrąconych w stan krwawego chaosu. Zwracam uwagę, że nie wszystkie kraje tego rejonu zostały wtrącone w stan krwawego chaosu, tylko niektóre. Bo na przykład jest na Bliskim Wschodzie państwo, które się nazywa Jordania i które nie zostało wtrącone w stan chaosu. Żadnego tam chaosu nie ma, panuje porządek, mimo że Jordanią rządzi tyran. Ale nikt nie wpada na pomysł, żeby tam zaprowadzać demokrację, żeby tego tyrana obalić. A dlaczego tak jest? No tego nie wiem oczywiście, ale warto zwrócić uwagę na pewną zbieżność. Otóż Jordania w 1994 roku podpisała traktat pokojowy z Izraelem. No i w rezultacie, z bezcennym Izraelem, w rezultacie tam nie ma żadnego krwawego chaosu. Natomiast w tych krajach, które były uznawane słusznie czy niesłusznie, to nieważne, za potencjalne zagrożenie dla Izraela, ten krwawy chaos się pojawił. No i ten krwawy chaos sprawił, że te kraje przestały stanowić takie potencjalne zagrożenie dla bezcennego Izraela, dlatego że one się tam rżną między sobą i już nie są w stanie rżnąć kogokolwiek. W związku z tym to zagrożenie dla bezcennego Izraela trochę się zmniejszyło, a ten krwawy chaos sprawił, że bardzo wielu ludzi zaczęło stamtąd uciekać, z tamtych rejonów. No a gdzie mogli uciec? No zaczęli uciekać do Europy. Jak podają media, około 70% tych uchodźców tak zwanych, to są mężczyźni, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat życia, a więc mężczyźni zdolni do walki. Warto przypomnieć taki memoriał, jaki w 1943 roku złożył Stalinowi Panteleimon Ponomarenko. On był początkowo sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej Białorusi. Później był szefem sztabu partyzanckiego przy tej stawce, dowództwie naczelnym. A potem był nawet ambasadorem w Polsce. I Panteleimon Ponomarenko zwrócił Stalinowi uwagę w tym memoriale, że mimo wojny i okupacji na terenie Polski pozostaje nadal około 2 milionów mężczyzn zdolnych do walki. No i trzeba ten potencjał jakoś rozładować, jak pamiętamy, był rozładowywany. No i tam jest sytuacja podobna. Jeżeli ten rejon opuszczają 2 miliony mężczyzn zdolnych do walki, no to zagrożenie dla bezcennego Izraela dodatkowo się zmniejsza.
a dla Europy może się zwiększyć, bo to jest tak, jak to Wergiliusz pisał w Eneidzie, timeo danaos et dona ferentes, boję się Greków nawet jak przychodzą z darami. Proszę Państwa, jest we Francji taki pisarz, Jean Raspail, który na początku lat 70. napisał książkę z gatunku fantastyki politycznej, Obóz Świętych, ale musiały go wspierać proroctwa, dlatego że on tam przedstawił rozpad, przedmiotem tej książki, treścią tej książki jest rozpad Europy, tylko dlatego, że w Azji wyruszyła z południowo-wschodniej Azji taka chmara nędzarzy, którzy wsiadają na takie rozpadające się statki, na jakieś tam klecą takie środki przeprawowe i płyną w kierunku Europy. Nie mają wobec Europy żadnych złych zamiarów, ale wieść o ich zbliżaniu się dociera. No i im bardziej się ta armada tych nędzarzy zbliża, w Europie rozpadają się wszelkie organiczne więzi, które Europę tworzyły. Także w momencie, kiedy ci ludzie dobijają tutaj do brzegów Europy, właściwie Europy już nie ma. Poza takimi jakimiś niedobitkami, którzy tam się chronią w górach, tworząc właśnie takie obozy świętych. Więc Jean Raspail niewątpliwie przewidział coś takiego, z czym mamy do czynienia teraz, to po kilkudziesięciu latach, więc naprawdę proroctwa go wspierały. Otóż ci uchodźcy przybijają do Europy, tam przedostają się różne te, ale warto się nad pewnymi aspektami zatrzymać, bo one troszeczkę nam ten problem tu rozjaśniają. Mianowicie media podają i chyba to jest prawda, że wyekspediowanie takiego jednego podróżnika do Europy kosztuje kilka tysięcy euro. To nawet w Europie nie jest suma mała, a cóż dopiero tam, w krajach zniszczonych przez wojnę, gdzie ludzie potracili dorobek całego życia, a przecież oni jakoś te kilka tysięcy euro zdobywają, żeby opłacić mafie przemytnicze. No to skąd zdobywają? Przecież nie pożyczają jedni drugim. Jeden taki nędzarz nie może pożyczyć drugiemu nędzarzowi. W związku z tym no, jest podejrzenie graniczące z pewnością, że ktoś stworzył inżynierię finansową, że ktoś uruchomił w ramach tej inżynierii finansowej linie kredytowe, no i pożycza tym amatorom podróży do Europy. No dobrze, pożycza im, ale jaką ma gwarancję, że oni to oddadzą? Przecież oni jadą do Europy i tam gdzieś się rozpłyną. Nikt ich tam nie znajdzie, zwłaszcza, że nie mają żadnych dokumentów, mogą utonąć podczas przeprawy i tak. Więc jedynym, muszą dać jakieś zabezpieczenie. Jedynym zabezpieczeniem są rodziny tych ludzi, którzy tam zostają w charakterze zakładników. I to wyjaśnia przyczyny, dla których ci uchodźcy kierują się przede wszystkim do krajów o wysokim socjalu, gdzie można natychmiast, prawie natychmiast się urządzić i tych członków rodziny jakoś wykupić z tej niewoli, bo bycie niewolnikiem na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza na Środkowym, to naprawdę to nie są żarty. To jest poważny mankament i poważna dolegliwość. No i kto mógł stworzyć taką inżynierię finansową i kto mógł uruchomić linie kredytowe? No ten, kto ma pieniądze. Ten, kto ma pieniądze. Kto może coś takiego zrobić, a kto ma pieniądze? Premier Węgier Viktor Orbán twierdzi, że tę inżynierię finansową i te linie kredytowe stworzył Jerzy Soros. To stary finansowy grandziarz, który rzeczywiście wykłada na różne takie przedsięwzięcia bardzo pokaźne sumy. Ostatnio wyłożył 18 miliardów dolarów na propagowanie społeczeństwa otwartego. Co to jest społeczeństwo otwarte, nikt dokładnie nie wie. Podobnie jak dom otwarty. No, byli ludzie kiedyś prowadzący dom otwarty. Na czym polegał dom otwarty? No na tym, że tam przyjmowali przyjaciół, znajomych i tak dalej. Ale jak dom był jeszcze bardziej otwarty, to nazywał się domem publicznym. W związku z tym być może, że społeczeństwo otwarte w tym kierunku właśnie zmierza, bo ono polega na tym, że wszelkie takie organiczne więzi społeczne są stopniowo druzgotane.
No i w tej sytuacji możemy tutaj snuć rozmaite przypuszczenia, dlaczego akurat Jerzy Soros się w to angażuje, dlaczego wykłada pieniądze i tak dalej. To ja tu nie będę się z Państwem dzielił moimi przypuszczeniami, oczywiście je mam, ale to zachowam dla siebie z wielu względów. Natomiast no, zwraca uwagę to, że państwa europejskie, a zwłaszcza Unia Europejska, w obliczu tego kryzysu migracyjnego właściwie nie zdała egzaminu. Mieliśmy całkowitą kompromitację władz Unii Europejskiej. Jest taka agencja, bodajże z siedzibą w Warszawie, Frontex, która ma bronić granic Unii Europejskiej, ale nie kiwnęła w tej sprawie nawet palcem. Pani Federica Mogherini, włoska komunistka, która tam teraz jest ministrem spraw zagranicznych, w momencie kulminacji tego kryzysu migracyjnego rozbeczała się. No daleko z tym nie zajedziemy. Nie dlatego ta bezradność, nie stąd ta bezradność Europy wynika, że nie ma narzędzi do obrony granic, bo narzędzia są, karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni, ale nie ma odwagi i politycznej woli, żeby bronić granic. I to armie nie mają takiej odwagi, przywódcy umiłowani nie mają takiej odwagi. No więc jak nie mają odwagi, mało tego, te państwa, które próbowały na własną rękę sobie z tym problemem radzić, były sztorcowane, były krytykowane. Więc niewątpliwie mamy do czynienia z procesem częściowo spontanicznym, ale częściowo niespontanicznym. No i warto, skoro część no, spontanicznych procesów, to tam nie ma co się dogrzebywać, ale jak już proces jest intencjonalny, to wtedy możemy się dogrzebywać motywów, no i prawdopodobnych skutków. Te prawdopodobne skutki jeszcze się nie pojawiły, chociaż już się pojawiają, ale na razie w skali ograniczonej, natomiast mogą się pojawić w skali bardzo dużej, no i wtedy Europa może się znaleźć w sytuacji niebezpiecznej, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy nie ma politycznej woli obrony ani granic, ani własnych narodów przed rozmaitymi zagrożeniami. Proszę Państwa, Polska odpowiedziała negatywnie, podobnie jak inne kraje środkowej Europy, na niemiecki dyktat, bo nasza złota pani w Berlinie podyktowała tym krajom kontyngenty tych uchodźców, których oni mają przyjąć i tam je zagospodarować, jakoś produktywizować, jak to się kiedyś nazywało. No i Polska odmówiła tego, dlatego między innymi, że no w żadnych zapisach traktatowych, które Polska ratyfikowała, takiej klauzuli nie ma, że Polska ma naśladować wszystkie głupstwa, które zrobi rząd niemiecki. Nie ma takiego zobowiązania, w związku z tym Polska się próbowała uchylić od tego obowiązku, no ale Niemcy są państwem poważnym. Niemcy są państwem poważnym i skoro Polska się uchylała od tego obowiązku, jak pamiętamy, to był jeden z liści do wieńca sławy rządu pani Beaty Szydło, że ona odmówiła, że postawiła się okoniem. No więc co się stało w następstwie tego? Ano, nastąpiła głęboka rekonstrukcja rządu, w następstwie której premierem, prezesem Rady Ministrów został pan Mateusz Morawiecki, który od naczelnika państwa otrzymał misję ocieplenia stosunków z Unią Europejską. No, ocieplić stosunki z Unią Europejską można tylko w jeden sposób, że będziemy się słuchali naszej złotej pani. No i się słuchamy, tyle tylko, że to posłuszeństwo jest maskowane taką bardzo trąbtadracką retoryką, że nie oddamy ani guzika i tak dalej, ale po cichu oddajemy nie tylko guzik, ale w ogóle resztę garderoby. Polska podpisała 2 maja tego roku, a więc całkiem niedawno, deklarację z Marrakeszu, którą przedstawiciel Węgier, które odmówiły podpisania tej deklaracji, nazwał skrajnie proimigrancką. Skrajnie proimigrancką. I ta konferencja w Marrakeszu została zwołana z inicjatywy Komisji Europejskiej. Można to postawić znak równości między inicjatywą Komisji Europejskiej a inicjatywą niemiecką.
Jak nie w taki sposób, to my w taki sposób was tu nakłonimy do posłuszeństwa. No i jak widzimy, to posłuszeństwo jest. Problem nie leży w tym, znaczy leży oczywiście w tym, że ci migranci w masowych, w takich no, wielkich ilościach napływają do krajów europejskich, do Polski akurat specjalnie nie, bo u nas jest za niski socjal. Ten niski socjal nas trochę ratuje, no ale jak że tak powiem, kryteria zostaną obniżone, to i państwa o niskim socjalu też będą tutaj przedmiotem tej ekspansji. Problemem jest nie tylko masowy napływ, ale problemem jest również to, że ci migranci nie chcą się integrować z narodami europejskimi, wśród których są. Jest to sytuacja całkiem odmienna od takiej, którą jeszcze ja pamiętam z lat 70., kiedy to Arabowie i Senegalczycy, którzy przyjeżdżali do Francji, starali się jakoś w to społeczeństwo francuskie wtopić. Tym razem tak nie jest, nawet nie próbują, nawet nie usiłują. Widać wyraźnie, że celem tych ludzi jest nie zintegrowanie się z narodami, u których goszczą, tylko pasożytowanie na tych narodach. I na tym polega drugi element tego kryzysu migracyjnego. Trzeci wreszcie to jest zagrożenie kulturowe. Tu właśnie mamy kryzys taki, na który się jeszcze nakłada to, o czym wczoraj mówiłem, rewolucja komunistyczna w Europie, której celem jest zniszczenie podstaw cywilizacji łacińskiej, a cywilizacja łacińska, jak to pięknie powiedział profesor Tadeusz Zieliński na zjeździe Unii Intelektualnej w Wiedniu w 1926 roku, zdumiał słuchaczy obecnych na tej konferencji tym, że przemówił po grecku, po łacinie, po francusku, po niemiecku i po angielsku, tak jak apostołowie w dniu zesłania Ducha Świętego. I proszę Państwa, następnie porwał ich, pokazując korzenie tożsamości europejskiej. Stwierdził, że cywilizacja europejska, że Europa jako pewne zjawisko kulturowe opiera się na trzech takich filarach: dobru, prawdzie i pięknie, którym można przypisać kilka wartości: antychrześcijaństwo i przynależność narodową. Więc ten kryzys migracyjny uderza we wszystkie te elementy, o których wspomniał profesor Tadeusz Zieliński wtedy w 1926 roku, no i prowadzi do destrukcji. Nie wiem, czy jakieś remedium na to zostało wymyślone. Wydaje mi się, że nie, że bezradność przywódcy europejscy maskują taką organizacyjną krzątaniną i takim duraczeniem, że tu wszyscy ludzie będą braćmi i tak dalej. Może i będą, ale samo to, że będą, to znaczy, że to nastąpi w przyszłości, że na razie jeszcze nie są braćmi, a gdyby nawet byli, gdyby nawet to się stało, no to wiadomo, że są bracia starsi i młodsi. No i ci młodsi powinni słuchać braci starszych, aż strach pomyśleć, co z tego posłuszeństwa może wyniknąć. Jak się czasami nad tym zastanawiam, to przeżywam takie egoistyczne zadowolenie, że już mam 71 lat, że mnie to nie dotyczy, no ale młodszych tutaj z Państwa obecnych to dotyczy i będą musieli się z tym problemem zmierzyć. Na razie, jak powiadam, nie ma takiej woli oporu. Na akcję jest reakcja, co prawda, ale ona się ujawniła we wszystkich krajach europejskich, czy w prawie we wszystkich. Powstały ugrupowania antysystemowe, w rozmaitej formie ugrupowania nacjonalistyczne. To jest reakcja na ten internacjonalizm światowy.
No i, ale one są właśnie bardzo, bardzo surowo traktowane jako ugrupowania ekstremistyczne. No jest takie, takie słowo, które jest bardzo podobne, w skutkach może się okazać bardzo podobne do słowa kontrrewolucja, przez które no, śmierć poniosło kilkadziesiąt milionów ludzi z reżimami komunistycznymi. Tutaj populizm i ekstremizm może być przedmiotem czy moralnym, czy pozorem właściwie moralnego uzasadnienia dla kolejnego ludobójstwa w historii Europy, a przynajmniej kolejnego zniewolenia w historii Europy, bo rewolucja komunistyczna to nie żarty, musi doprowadzić do jakichś rezultatów. Na pewno będą one przerażające. No i to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Proszę Państwa, na koniec powiem jeszcze tak, że przed dwoma tygodniami pojawiło się doniesienie takie dosyć osobliwe, że rząd ukraiński zawarł z rządem izraelskim tajne porozumienie, którego przedmiotem jest możliwość przesiedlenia obywateli izraelskich na teren Ukrainy. Ja nie bardzo dawałem wiarę tej pogłosce, tej wiadomości, ale w dniach ostatnich, bo zbliżają się zapowiedziane dni ostatnie, w dniach ostatnich uzyskałem potwierdzenie z dwóch źródeł, również z amerykańskiego źródła, od mojego honorable correspondent ze Stanach Zjednoczonych. No i wydaje mi się, że to w takiej sytuacji jest to bardzo prawdopodobne, że ta wędrówka ludów nie spełniła wszystkich pokładanych w nich nadziei. No i bardzo możliwe, że w tej sytuacji ktoś może dojść do wniosku, że trzeba Izrael bezcenny przenieść w jakieś bezpieczniejsze miejsce. No a które miejsce jest bardziej bezpieczne od naszego tutaj Bantustanu? No nie można, nie, bo to wobec dalszych krajów środowiska żydowskie nie podnoszą roszczeń majątkowych, a wobec Polski podnoszą. W związku z tym, no i rząd Stanów Zjednoczonych się zobowiązał w ustawie numer 437, że dopilnuje, by te roszczenia zostały zrealizowane. To jest bardzo poważne już zagrożenie. Także jeśli nawet jedne zagony imigrantów nas ominą, to inne nas chyba nie ominą. I tym optymistycznym akcentem kończę. Bardzo Państwu dziękuję za łaskawe wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia. Nie chciałem mówić zbyt długo, ale wydaje mi się, że te wszystkie trzy takie aspekty tego kryzysu migracyjnego i wiążące się z nimi zagrożenia tu udało mi się uchwycić. No i na tym pozwolę sobie zakończyć. Jeszcze raz dziękuję panu europosłowi Stanisławowi Żółtkowi za uprzejme zaproszenie. Państwu dziękuję za to, żeście mnie cierpliwie wysłuchali. No i dziękuję bardzo.